And here we go again. Hope it goes faster this time. Tak, bo idzie dwa razy więcej typa niż ostatnio. Tutaj ich nie kochać. Dobra, spróbujemy. Aha. Ty otaczasz go sobie magiczną barierką, a ja mam się martwić. Myślałem, że jakieś ogniste kule na pomoc. Uff, już myślałem, że co? Fanatyk będzie na windzie? I hope the others got away. Most took the other bones. I just hope they're already at sea. It's not far now. We must hurry. Pokaż tego egzekutora. Aha. Mam wrażenie. No, jestem ciekawy, jak po ulepszeniu będzie. O rany. Did you have anything to do with it? Yeah, kinda. I see. You burnt his disciples. Ironic, isn't it? Got a taste of his own torch there. The Zealot will never stop tracking you. And he is the worst enemy you could have. Yeah, he seemed pretty burned up about it. He'll die like the others. Pewnie tak, będziemy pewnie musieli go zabić, zanim się rzucimy na Cesarza. Pewnie on ma coś do orków i to on rozpoczął to wszystko. A jak zwykle cesarz okaże się tylko biedną marionetką. Aha. They're right behind us. Cross the bridge, hurry! Nie, nie mówcie mi, że tutaj będzie znowu 20 pierścieni. To będzie było śmieszne. Run! Come on, you can't take him on! Your orders, fate, old mage. Your heretics cannot withstand the Inquisition.
bridge, quick! No dziękuję, chociaż tutaj nie dali. Imperial forces and the Lords of the Inquisition. The mages are accused of harboring the fugitives, and thus of abetting all the crimes the two greenskins may have committed. The penalty for such acts is death. No, bomba. Hej, przynajmniej łódka jest. Their heads. We shall have their heads on their wallet. To arms. Znowu ogłuszony. No, to go załatwi. No, chociaż się odczepił od goblina. You got away. I hid when I saw them arrive. I'm sorry. You have nothing to apologize for. Kule ognia mógł rzucać, nie wiem, cokolwiek. The High Mage Sarant is no more, is he? No, nor is our order. Nothing will be as it was. We are fugitives now. Is that clear? Yes, it's clear. Well, how about this? We need to get the fuck out of here before more of them come. The Zealot got his hooks into us in a hurry. I guess he just followed Arkan somehow. We barely got out of there. The mages weren't so lucky. Kinda looks like everyone unlucky enough to cross our path ended up paying double, one way or another. Just had to hope that it would be the same story with Emperor Damocles once we got to the Island of Laments. The crossing wasn't exactly a breeze, but what they said about Arkan was true. Without her and her vision, we would never have made it to the island in one piece. The girl did her part. Now it was up to us.
We had to get rid of the Emperor before he got the elves and the dwarves on his side, or the future of the Greenskins was gonna be one fucked up. Czy mniej więcej to, co przeszedłem w waszych głowach? Czyli rozdział czwarty. And here you are on the island of Laments. We'll wait for you here. Wait, Mikal. Maybe we should show them the way. You've done your part. And you've even paid the price. You worry about keeping the Order of Mages in one piece. It's up to us now. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś obozowisko. Ark, she knows the place. Would a couple of tips as to how we can avoid getting eaten alive be too much to ask? You'll be facing experienced and cold-hearted warriors. A far greater test than the Empire or Inquisition troops. Fajnie. They're fast, relentless, and incorruptible. It's not by chance the Emperor chose this island to meet the dwarf and elf envoys. This is doubtless the safest place in the entire region. Yeah, I know. I met a former sister at the wall. I'm talking about logistics, their strategy, information that could come in handy, you know? Well, if you knew one, imagine meeting a few dozen, armed to the teeth, completely fanatical, and on their turf. You're in the middle of their territory here, where they're at their strongest. Yeah, so you mean don't expect a cakewalk? No, jeszcze mi pogorszy humor jeszcze bardziej. You always freak out when you can't go through the back door, eh? Hell yeah, I'm shaking like a leaf. Thank the stars you're here to protect me with those big strong arms of yours. So, już się lubią. Wait. Do you want me to take a look at your equipment? I'm a disciple of Arad, the magesmith. W sumie to może być ostatni raz. Let's see what you can do for us then. I bet you'll like that. A. Pancerz Berserkera? Nie. Podziękuję. Odbija... Fajnie. Teraz wiem, dlaczego byli tacy silni. Może zamienię się na egzekutora. Paski Berserkera. Ostatni punkt. Już tutaj nic nie mogę sprzedawać. Nie, w sumie na pier... Nie, to nie będzie lepsze. Dobra, to chyba wszystko. Fajna mapa. Aha, mogę pójść tędy lub tędy. A zobaczmy, co tu jest ukryte. Nic. Pi.
Już myślałem, że to krew. Aha, dobrze, idę. No ciekawe, kiedy spotkam fanatyczki. It's not so bad around here. Just a little quiet. The sisters have a clear view of the bay. If they're half as tough as we've heard, they already know we're here. Yeah. Too quiet. You see what I did there? Duh, I'm wasted on you. Aha. Noż. Can't just leave without the big guy. He wouldn't like it. I better go get him. O, świetnie. Jeszcze jeden pies. Dwa psy. Dwie wojowniczki. Dobra, zróbcie jedną wojowniczkę. Co? No to zróbcie tylko dwa psy. Gdzie jest ta jaskinia? Gdzie jest ta jaskinia? Dobra. Czyli goblinem tutaj będzie ciężko już. Bomba. Wyższej tej trawy i paproci nie mogli zrobić. Dobra, widziałem gdzieś tu psa. A, tam jest. Dobra, jeden pies. I jedna wojowniczka zakonu. Albo pewnie dwa psy. Niespodzianka! No, to już jesteś moja! Oran, ale labirynt. Co, i okaże się, że już nie ma tutaj cesarza. No, rozdział czwarty.
temple. Shit, not out of this yet. The Emperor better be here. I don't really feel like fighting all these assholes and their fucking dogs for nothing. Amen. My dead brothers in the mire, and the mages. They had to put up with a lot more than that. Yeah, well, hey, don't start getting all sentimental on me. Now's not the time to get soft. Don't worry about that. No one's giving up. Kurde. Dobra, Ark, ty idź pierwszy, bo ja tutaj ledwo co widzę. Tak, pewnie też cesarz dostał wiadomość, że ktoś na niego poluje. I pewnie ostrzegł siostrzyczki. Że mogą być goście na wyspie, niezapowiedziani. No cóż, swoje zaproszenie dostawiłem w innych spodniach. Dobra, jedna patroluje. Na wieżę się nie da dostać, to plus, czyli tam nikogo nie powinno być. Chyba, że wejście ominąłem. Nie. Aha, tu są trzy. Jedna z psem. Czyli cztery. Nie, pięć. Pięć i pies. No świetnie. Nie, 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 nie! Musiała przyjść akurat teraz! Została tylko ta z psem. Cholera, tylko nie wiem, z której on na stronę przyjdzie. No, ale na szczęście zmniejszyłem ich liczbę. I chcę zmniejszyć jeszcze o jedną. Aha, czyli ona robi takie kółko. Świetnie. Nie ma co pana psa wkurzać. Lepiej odczekać. O, już tak szybko wraca? Cóż, dla mnie to lepiej. Przynajmniej ją się pozbędę.
Jej. O, i znów się zaczyna. Czyli muszę podejść aż tak blisko, żeby zabić. Dobra, pójdę sobie tędy i zobaczę jak wygląda. Jak to zrobię, to same kółeczko co drugi patrol. Nie chcę zaatakować tego psa z dziewuchą, a później się okaże, że jeszcze 5 mi tutaj wyskoczy. Dobra. No tak, zapomniałem, że one są wredne w unikach. I w kontrach. Ale latające sztylety Styksa działają swoje. Cicho! Aha. Okej, skąd ty się dwie wzięły? Dobra, nieważne. Szybko padają, ale przez te uniki to ciężko je trafić. A, pewnie tu się gdzieś ukryły. A ja nie widziałem po prostu. Już mi się miejsce podoba. A serio, lubię je. Tak lubię, że mogę coś rzucić atomówkę. Gdybym miał. Pewnie patrol będzie. O, żeż. Dwa psy i 3 z klasztoru. Nie licząc oczywiście tych stojących.
wy sobie jaja robicie. Dobra, Ark. Lamentująca matka. Wredna zagrywka, prawda? Oj! Przygotować się i resztę załatwią umiejętności. Jeszcze pewnie tu miejsce będzie się roiło od nich i na końcu. No, patrolu z psem nie widzę, ale mur beton jest. Na mur beton. Właśnie. Czemu miałem rację, że jest jakiś patrol z psami? No, chociaż się patroli też pozbywam. Dobra, którą najpierw? Chyba tą. Jeszcze tylko się rozejrzeć, a nie jak ostatnio. Myślałem, że tylko będzie jedna z psem, a tu się pokazało jeszcze dwie. Czemu styks jest taki niski? Fakt, faktem jest goblinem, ale bez przesady. Mógł być trochę wyższy od reszty. Aha, spryciula jedna ukryła się w chaszczach. A jedna jest na górze. Chciałyście mnie złapać, tak? No niestety. Nie udało się.